Drodzy Państwo, za nami ostatni mecz tego roku, ostatni, ale bardzo emocjonujący, elektryzujący ze sprawą kibiców, ze sprawą atmosfery. Proponowała dzisiaj tutaj w Kaliniszów, nie wiem czy ze sprawą wyniku, bo 78-60 Anwil Włocławek pokonał Śląsk Wrocław, ale chyba był to dość wyrównany mecz i o opinię o tym meczu poproszę Nikolę Malasewicza i trenera Jerzego Chudeusza, przedstawicieli drużyny przyjezdnej. Dobry wieczór Państwu. Bardzo fajna atmosfera, rzeczywiście takie mecze to mają swój smaczek i myślę, że na tym polega piękno sportu, zwłaszcza koszykówki, że do takich meczów dochodzi. No dla nas niestety ten mecz się źle zaczął. Mieliśmy tutaj spore problemy ze zdobywaniem punktów i to niekoniecznie te niezdobywane punkty wynikały z gry przeciwnika, a bardziej z naszej nieskuteczności. Myślę, że to mocno ustawiło to spotkanie w ataku. Zawodnicy stracili trochę pewność siebie, te niecelne rzuty powodowały też i drobne błędy w obronie. Ale niezależnie od tego udało nam się wrócić do tego spotkania, zacząć dalej grać, staraliśmy się grać konsekwentnie, to cośmy sobie założyli w obronie. Nawet doszliśmy chyba 5 punktów było różnicy, także to był moment, w którym wróciliśmy do gry i znowu nam się to posypało, także ja bym powiedział, że to spotkanie nam nie poszło zdecydowanie w ataku. I to bardziej myśmy sami sobie w tym ataku przeszkodzili niż przeciwnik, ale oczywiście to jest moje zdanie. Trudny mecz, ale fajna atmosfera, fajna walka. Gratuluję drużynie Anwilu zwycięstwa. No i do zobaczenia w następnych spotkaniach. Dziękujemy trenerowi. Nikola, your post-match opinions, please. We opened up the game pretty soft, you know, they went from the run at the beginning, and you know, we tried to fight back during the second quarter and third quarter. We finally managed to cut the deficit to, I think, 6 in the third quarter. But we let them go on the run again, and that's what decided the game. Czyli Śląsk zaczął zbyt miękko, zbyt słabo. Później w trakcie drugiej, trzeciej kwarty próbował zdogonić Anwil. Nikola stwierdził, że na 6 punktów, a jak pamiętamy, że nawet na 5 punktów udało się drużynie przyjezdnej dojść Anwil Włocławek, natomiast później końcówka, znów Anwil odskoczył, znów zapewnił sobie wyższe prowadzenie. So, thank you. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Jeśli nie ma, dziękuję za udział w konferencji. Drodzy Państwo, mecz z odwiecznym rywalem, więc któż inny jak nie Safe Heirich, który zna smak doskonale tej rywalizacji. Ten Mija Bogicewicz również. Przypomnę wynik spotkania 78-60. Wygrał Anwil Włocławek. Miło nam to jeszcze raz zakomunikować. I jako pierwszego opinię o meczu poproszę trenera Bogicewicza. Dobry wieczór. Od razu wszystkie chwale kibicami. Wspaniała atmosfera. I mam nadzieję, że powtórzy się taki mecz jeszcze z kimś. Że taki mecz będą regularnie tutaj w Włocławku, pełna hala, tak pełne serce, emocje. Myślę, że smo rozpoczęli mecz dobrze w odbroni, bardzo, jednak widać presję mecza na linii rzutów wolnych, oprócz Dulkica i Sejda, którzy mieli mali dobrą skuteczność rzutów wolnych, reszta troszeczkę se nisu popisali. W trzeciej, czwartej kwarty jest było dużo lepsze. Co powiedzieć? Główne zadania na Śląsk, jak Skibniewski i Gibson, myślę, żeśmy bardzo dobrze ich ustawili odbronę. Dzięki dużym zawodnicom, którzy wspaniale pracowali, współpracowali razem. Myślę, że Śląsk za bardzo nie miał takich pozycji, z których by mogło trafić kosz. Druga rzecz bardzo ważna to jest, żeśmy wygrali nareszcie zbirku i to myślę, że nas się trzymało u pierwszej i drugiej kwarty na pozytywnym, na pozytywnym punktowi. Myślę, że nismo niektóre sytuacje trafiali jak powinno, ale ok. Można wygrać mecz i nawet kiedy się rzuca tylko 12 trójki i trafia tylko 5, to smo powtórzyli 78 punktów, co? No, co powiedzieć, to jest to, tyle. Dziękujemy trenerze, Sejd, poproszę Ciebie. Bardzo cieszę tego zwycięstwa, coś niesamowitego, ten dzik ma bardzo kibicami dzisiaj.
wykonaliśmy kawał dobrej roboty, przygotowaliśmy się bardzo dobrze do tego meczu, do tego Śląsku. Wiedzieliśmy, że bardzo potrafił grać ten zespół Śląski. I myślę, że wykonaliśmy tego, co trener od nas oczekiwał dzisiaj na meczu. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Jeśli można. W czwartej kwarcie zespół Śląska doprowadził do wyniku 55-50. W ciągu 2,5 minuty, jak udało mi się obliczyć, Włocławianie zdobyli aż 16 punktów. Czy w waszej karierze, w twojej, Heirich, jako zawodnika i pańskiej jako trenerze, zdarzyło się, ja nie pamiętam takiego meczu, z różnych spotkań, żeby 16 punktów zdobyć w 2,5 minuty? To powiem panu, do pan pierwszego być moim asystentem, nawet ten detal nie ma. Widziałem, że jest bilo wyrównanie, ale po tyle spotkań, które smo rozegrali, teraz myślę, że zespół złapał taką pewność i wieru u siebie i zawodnicy po prostu czują czas, kiedy trzeba się bić i zacząć grać na maksa i od razu. Ja myślę, da po dwa szybka ataka, potem i jedną trójką, które smo trafili, już jest bilo po meczu dotyczącym Śląska, już nie ma 0-0 odpowiedzi. Było tylko do grania. Także bardzo cieszy ten podatek, że jest 16 punktów, 2,5 minuty. To naprawdę coś. Jedynie podatek, który cieszy. Twoje zdanie jako zawodnika? Nie wiedziałem też, powiem szczerze, nie wiedziałem, ale to wygląda tak samo, jak na trenda. Trenowali takie. No właśnie. A przypomnieć należy, że 19 do 9 była pierwsza kwarta. Czyli 10 minut 19, a tu 16, 2,5 minuty. No to jest. No pamiętam. Ja tego nie widziałem. Pamiętam porządku, ja myślę, Arvidas trafił 3 osobiste, później trójkę, to jest 6, poszło i. No. I później poszło. No tak, coś jak na treningu. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, chciałem zapytać, jak z Nowym Rokiem, gdzie byście spędzali? W Usławku, u siebie? Czy będzie ten serbski grill, który tutaj czytamy? Znaczy napisano jest, dobrze. Nie ma czasu, niestety. Pierwszego będzie trening wieczorem. Teraz. Mamy asekos. To kilka dni, dwa dni powinny być wolnego, tak? Po takim Sylwestrze, rozumiem. To młodzi chłopacy bardzo szybko wracają do siebie. To jeszcze Piotrka Pamułę. Kiedy wróci? Piotrek Pamula jest już, trenuje się zespołem, ale kwestia tego, nie będę mu pchać to na siłę i robić z tego większy problem, niego co jest teraz. My wiemy, że jest potrzebny zawodnik, a u rotacji jeszcze przydałby się bardzo, ale kiedy patrzę na ten Śląsk, w jednym momencie nisam mogę polapać, kto chodzi, kto schodzi, kogo bogactwo, taki bogaty ludzie zespół. My taki mamy tych 7, 8 ten Witliński i to jest to. Żarty. Myślę, że w nowym roku zobaczymy Piotrka Pamulu bardzo szybko. Połowa, 5 stycznia już? O ja nie wiedział, to pana Dominika Nerojczyka, on jest wawa taka, on może ono. On daje zielone światło, rozumiem, tak? Tak. On decyduje z tym. Okej, szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego Nowego Roku. Zajmę się.